Cześć, witajcie z tej strony Grid. Kilka dni temu zaczęła się ekspedycja w No Man's Sky. A jeszcze kilka dni wcześniej wpadł dość duży patch, który no zdecydowanie poprawił No Man's Sky, przynajmniej wizualnie, nie? Przez tego patcha pojawiło się dość dużo nowych graczy, dość dużo powracających graczy. I wraz z nimi pojawiło się dość dużo pytań dotyczących ekspedycji. Kiedyś już nagrywałem tego rodzaju film, no ale wiadomo, że on zapewne gdzieś tam w fragmentach YouTube'a zaginął, więc go sobie powtórzymy. Sama ekspedycja, jak ją rozpocząć? Możemy zrobić to na dwa sposoby. Możemy rozpocząć nową grę. W tym momencie wchodzimy do ekspedycji. Wybieramy to. I ją zaczynamy. Nie chciałem akurat jej zaczynać. Ale dobra. Skoro już zaczęliśmy, ale mnie pięknie prześwietliło, właśnie teraz tak patrzę. Skoro już ją zaczęliśmy, to parę słów też na sam początek. Czym różni się rozpoczęcie nowej gry od rozpoczęcia ekspedycji z naszego głównego save'a? Zaraz opowiem o głównym save'ie, się przelogujemy na moją postać, no ale wpierw tutaj sobie rzucimy okiem, jak wygląda nasz start właśnie na nowej grze. Podoba mi się ta planeta, nie? Z tymi lewitującymi wyspami. Fajnie to wygląda. Zaczynamy z fajnym alien toolem. Więc wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Wejdźmy sobie na jakąś górkę. Jak widzicie, statek jest rzut kamieniem tak naprawdę od nas, więc żadne wyzwanie będzie do niego dotrzeć, a jest to no, pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić. I z czym my zaczynamy? Kombinezon. No, oczywiście technologia jest ułożona źle, ponieważ ani nie jest pogrupowana, ani nie jest też w slotach super doładowanych. Wiadomo, że jeżeli będziemy chcieli, żeby tam choć trochę się to boostowało, jest warto połączyć, nie? Technologię tutaj ze sobą. W tej chwili przynajmniej każda się boostuje, nie? Ze sobą, a tutaj dodatkowo jeszcze jest wzmocniona przez super doładowany slot. Statek, no statek, mamy jakiegoś tam haulera, no. Tak naprawdę ja nim skończyłem ekspedycję, nie? Ale no, jeżeli będziecie mieli okazję zmienić go na coś lepszego, myślę, że warto wziąć. Ale nie tak, żeby specjalnie się starać, żeby go zdobyć, tylko po prostu jak coś wam wpadnie w łapy, nie? Ta ekspedycja naprawdę nie jest na tyle długa, żeby się tutaj starać mocno rozbudować postać. Nie jest też na tyle trudna. Multinarzędzie. Tak jak mówiłem, mamy aliena, klasy C. Nie najgorzej wyposażonego tak naprawdę, bo ja całość przeszedłem na blasterze rozproszonym, nie? Patrzę, czy gdzieś tu jest doładowany slot. No nie ma. A nie będzie różnicy, jak to ustawimy, ale już przyszłościowo sobie ustawimy w ten sposób. No w tej chwili mamy potencjał 4565. Jakbyśmy to zrobili tak, jak było. 400, nie? Także możecie sobie pokombinować, popróbować.
ale myślę, że takie ustawienie początkowo jest to najsilniejsze. W trakcie ekspedycji klasa tego blastera będzie rosnąć. Także też go nie wymieniałem dokładnie na tej broni, na której zacząłem, na tej samej broni skończyłem ekspedycję. Tylko wiadomo, trochę ulepszeń wpadło, nie? Po drodze. Także no, co by nie mówić, tą ekspedycję zaczynamy naprawdę bardzo dobrze wyposażeni, nie? Nie ma tutaj problemu, żeby czegoś nam brakowało, żebyśmy coś tam musieli zdobyć. Na początek tylko tak naprawdę musimy naprawić statek, nie? No dobra, teraz sobie przejdźmy do mojego głównego save'a i zobaczymy, jak rozpocząć ekspedycję z istniejącego save'a już, nie? Słuchajcie, tylko wezmę, usunę tego save'a. No jak widzicie, tutaj skończyłem ekspedycję w 7 godzin, ale idzie ją zrobić szybciej. Myślę, że jakbyśmy się trochę przyłożyli w 4 godziny, to tak z palcem w tyłku, nie? Dobra, wejdźmy sobie na głównego save'a. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na moim głównym save'ie, także jak zacząć ekspedycję z save'a? No, w pierwszej kolejności musimy wezwać anomalię. Czyli jeżeli dopiero zaczęliście grę, musicie dojść przynajmniej do momentu, w którym będziecie mogli ją wezwać. Inaczej, no niestety, z głównego save'a nie rozpoczniecie gry. No i lecimy na anomalię. Dość dziwacznie statki ustawia, nie? Nie centruje ich. Dobra, kiedy dotrzemy na anomalię, na samym środku przed wami jest Nexus, czyli tutaj, gdzie bierzecie misję społeczności. Na prawo macie handlarza towarami za żywe srebro, a pomiędzy jednym i drugim macie terminal ekspedycji. Weźmy sobie, rozpocznijmy. I tak, czym różni się ekspedycja rozpoczęta na nowym save'ie, a ekspedycja rozpoczęta na już istniejącym save'ie? Możecie ją sobie troszeczkę ułatwić, nie? Możecie przerzucić tutaj jakieś wyposażenie. Możecie przerzucić sobie jakieś itemki. Jak wybierzeć? Nie wiem, czy, ale chyba też. Poczekajcie, weźmiemy błyskacz, o. Czyli możecie też samą technologię, nie tylko jej ulepszenia, ale też samą technologię przerzucać, nie? I tak samo z itemami. Tak samo na przykład modyfikacje do magazynu, ulepszenia statków, ulepszenia multinarzędzia. Więc tą ekspedycję naprawdę można rozpocząć dużym ułatwieniem, nie? I teraz. Dość istotna informacja. Rozpoczęcie ekspedycji zainicjuje nową podróż i przeniesie cię do nieznanego świata. Dotrzyj do kosmicznej anomalii, aby odzyskać przechowywane wyposażenie. Możesz swobodnie przełączać ekspedycję i główne zapisy w dowolnym momencie. Czy chcesz kontynuować? No weźmy sobie, zacznijmy. Co to znaczy, że możesz dowolnie przełączać save'a ekspedycji główny? Powiedzmy, pogracie sobie 2 godzinki ekspedycję, znuży was. Chcecie sobie dla relaksu pobudować bazę. Przełączacie się na główny save. Budujecie sobie tam bazę z godzinkę, 2, 5. Stwierdzacie, że czas wrócić do ekspedycji. Przeskakujecie z powrotem do ekspedycji. Jest taka możliwość tutaj, nie? Żeby skakać między jakby
zapisem z ekspedycji, a zapisem tym na normalnej grze. Chociaż nie nadużywałbym tego, bo no, No Man's Sky ma to do siebie, że czasami się zapis potrafi spierdzielić, no i później będziecie żałować, nie? To też jest powodem, dla którego ja zawsze ekspedycję rozpoczynam na nowym save'ie, nie? Nie ryzykuję z głównym save'em, zbyt dużo godzin mam na nim. A wybaczcie, że cały czas coś cycam i mielę tutaj mordą, ale mówię, od czasu jak wróciłem palenie, zawsze jakąś miętówkę albo coś muszę mieć, przynajmniej póki co, nie? Teraz nam dopiero ciekawie, nie? Statek umiejscowiło. Dobrze, że przy wlatywaniu na pionowe ściany się nie zużywa dopalacz, nie? Bo byśmy w życiu tutaj nie wskoczyli. A powiem wam, że w tak dziwnym miejscu pierwszy raz zaczynam, nie? Powiem drogą, zajebiście to wygląda. Naprawdę, nie? Chciałbym założyć bazę, nie? Na jakimś takim wiszącym, na takich połączonych by było zajebiście. Będę musiał poszukać kiedyś takiej planetki. No dobra. I zaczęliśmy naszą ekspedycję. Jak tutaj wyglądamy ze sprzętem? Zaczynamy od kombinezonu. Jak widzicie, jest on identycznie wyposażony jak ten na startowym. Tak samo jeśli chodzi o statek. No i tak samo jeśli chodzi o multinarzędzie, nie? Także to nie jest tak, że o, multinarzędzie nam się za to zmienił miejsce super doładowanego gniazda. Dzięki temu, że wczytaliśmy jakby drugi save, pojawiło nam się doładowane gniazdo w odblokowanych polach. To nam naprawdę mocno zboostuje broń, nie? Tak naprawdę. Ciekawe, że tu mamy mniej. Tutaj musimy mieć trochę bardziej pechowy przelicznik chyba, nie? Bo tam było 4 coś. Ale weźmy to sobie, ustawmy w ulepszonym polu. Już mamy 7500, nie? 7600 prawie. Także jeżeli chcecie sobie trochę ułatwić ekspedycję, możecie próbować kilka razy wczytać, żeby te ulepszone sloty, patrzcie, nawet dwa sloty mamy, żeby te ulepszone sloty były widoczne, nie? Bo na tamtym zapisie nie było go. Powiem wam, ponad 2000, prawie 3000 różnicy w obrażeniach to jest bardzo dużo, nie? Może i by się opłacało nawet te kilka razy rozpocząć ekspedycję, żeby w dobrych miejscach te sloty, nie? Super doładowane wylosować. Chociaż z tego co kojarzę, to ja chyba na ekspedycji grałem na nie bez tych slotów, chyba ich nie miałem. Aczkolwiek nie jestem pewien. I co? Pytacie się, gdzie są te rzeczy, które przenieśliśmy z głównego save'a, nie? Te rzeczy znajdziemy na anomalii, czyli i tak musimy własnoręcznie, tak, własnymi siłami naprawić statek. Musimy zrobić hipernapęd, bo chyba anomalia, jeżeli się nie mylę, pojawi się dopiero w momencie
anomalia dopiero się pojawi w momencie, kiedy skoczymy, nie? Do innej galaktyki, więc tak zaraz na samym starcie gry tych tych itemków, które przenieśliście, nie odbierzecie, nie? Będziecie musieli niestety troszeczkę pograć, że tak powiem. Troszeczkę pograć na tym, co wam tu Hello Games zafundowało na start, nie? Aczkolwiek mówię, to wyposażenie naprawdę nie jest złe i nie ma jakiegoś większego problemu, żeby przejść na tych itemkach, które dostajemy tylko i wyłącznie z ekspedycji, nie? Pewnie, no możemy sobie ułatwić grę, ale no już kolejny kamień milowy zdobyliśmy. Także czy warto? Wiecie co? Warto chyba tą ekspedycję kilka razy wystartować, żeby te faktycznie sobie zrobić sloty doładowane w jednym miejscu. To może być warte, nie? Tego. Ale czy warto przenosić jakieś swoje przedmioty, startować z głównego save'a, nie? I żeby tylko po to, żeby przenieść przedmioty, no ja bym nie ryzykował, wiecie? Wydaje mi się, że nie warto, ponieważ tak jak mówiłem, rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że w No Man's Sky'u save'y się spierdzielą, nie? I może być lipa. Dobra, wejdźmy teraz sobie, wróćmy na główny zapis. Jesteśmy na głównym zapisie. Trzynasta pięćdziesiąt siedem. Raduję sobie punkt odtworzenia, czyli na moment jeszcze, na którym nie rozpoczęliśmy ekspedycji. Najmniej mi się tak wydaje, że nie rozpoczęliśmy. Zaraz zobaczymy. Rzućmy okiem, czy możemy rozpocząć. W porządku, tu mamy jeszcze nierozpoczętą ekspedycję. Co teraz? Jeżeli przypuśćmy, robiliście ekspedycję na nowym save'ie, tak jak robię ja, jak ja w sumie radzę, żeby robić. Jesteście na swoim głównym save'ie. Pytacie, co z nagrodami? No lecimy sobie tutaj do towarzysza syntezy. Wybieramy zbierz nagrody z ekspedycji. Żebyście widzieli, ja wezmę ekspedycję 14, nie? Czyli tą, co teraz robiliśmy. Jak widzicie, to wszystko mogę sobie tutaj za darmo. O, tytuł już odebrałem, ale dobra, mniejsza z tym. To wszystko mogę sobie bez najmniejszego problemu odebrać, nie? Wszystkie nagrody, które te główne nagrody, które zdobyliśmy z ekspedycji, każdym swoim save'em, obojętnie na który save bym się teraz przelogował, nie? Czy tam z innych ekspedycji te save'y, czy jakiś, nie wiem, save tam sprzed 3 lat, nie ma najmniejszego problemu. Mogę na każdym save'ie odebrać te nagrody, nie? Nie stanowi to najmniejszego kłopotu. I co? I słuchajcie, no przydługo może trochę, ale starałem się w miarę dokładnie wyjaśnić, ponieważ tak jak mówiłem, widzę, że no, te pytania się dość często przewijają na grupkach, czy tam facebookowych, czy discordowych. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, mam nadzieję, że wam to pomoże, mam nadzieję, że rozwieje wasze obawy również co do ekspedycji. Ja spadam poszukać jakiejś ciekawej planetki do zamieszkania, a wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.